Cześć, witajcie na moim kanale, na którym pokazuję Wam różne, odwiedzane przeze mnie, ciekawe miejsca. Dzisiaj witam Was w niesamowitym Nowym Jorku, mieście, które nigdy nie zasypia i którego odwiedzenie było moim marzeniem od dziecka. Teraz mogę się dodatkowo dzielić z Wami tym, co tutaj zobaczyłem. Zacznijmy od Ground Zero. Ground Zero to miejsce ogromnej tragedii. To tutaj kiedyś stały World Trade Center, Twin Towers, czyli dwie wieże i symbole potęgi Ameryki, które runęły 11 września 2001 roku. Teraz Ground Zero upamiętnia ofiary tamtego tragicznego dnia. Znajdują się tutaj dwie monumentalne fontanny w miejscach, gdzie stały wieże. Na stalowych ramach tych fontan wyryte są imiona i nazwiska ofiar. W dniu urodzin tych osób, w miejscu, gdzie ich imiona są wyryte, kładzione są białe róże. Ponadto w każdą rocznicę, w miejscu, gdzie są fontanny, odpalane są bardzo silne, ogromne reflektory, które z daleka wyglądają właśnie jak dwie wieże. Następnie przenosimy się do One World Trade Center, czyli symbolu odrodzenia i niezłomności Nowego Jorku. Wznoszący się na wysokość 541 metrów, jest to najwyższy budynek nie tylko w Nowym Jorku, ale na całej zachodniej półkuli. Jego szczyt oferuje niesamowite widoki na całe miasto i każdy może wjechać na 102 piętro do One World Observatory, co daje możliwość zobaczenia wszystkiego dookoła z panoramą całego Manhattanu przez Staten Island do New Jersey. Budynek ten nie tylko góruje nad skyline'em Nowego Jorku, ale jest też centrum biznesu i kultury. Jest to zdecydowanie jedna z tych atrakcji, które moim zdaniem trzeba zaliczyć będąc w Nowym Jorku. Budynek ten z zewnątrz prezentuje się przepięknie. Jego bryła nie jest jakaś wydziwniona, a smukła i bardzo elegancka. Stanowi nowoczesny symbol Nowego Jorku, górujący nad wszystkimi pozostałymi drapaczami chmur. W tej samej okolicy znajduje się kolejna atrakcja, jaką jest Oculus. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Nowym Jorku. Dla mnie przypomina on troszkę jeża. Ta futurystyczna struktura, według autora, czyli hiszpańskiego architekta Santiago Calatrava, przypomina natomiast gigantycznego, białego ptaka w locie. Oculus nie jest tylko architektonicznym dziełem sztuki. Z kosztem budowy sięgającym około 4 miliardów dolarów, to także najdroższy dworzec kolejowy na świecie. A wewnątrz znajduje się centrum handlowe Westfield. Muszę już na początku wspomnieć o jednym z najważniejszych symboli Nowego Jorku, który towarzyszył mi tutaj przez cały pobyt i stanowił główny posiłek w trakcie dnia, czyli pizzy. Styl New York City Pizza to cienkie, chrupiące ciasto z sosem pomidorowym i serem mozzarella. I taką właśnie margaritę się tutaj je jako podstawę. Dodatki są już opcjonalne. Najczęściej kupuje się ją na kawałki i bierze na wynos na kartonowej tacce. Taka jedzona właśnie na ulicy smakuje najlepiej. Co ciekawe, pizzeria Joe's, którą Wam właśnie pokazałem, to miejsce kultowe, które występowało nawet w grze GTA. A teraz przejdźmy na kolejny symbol. Brooklyn Bridge, jeden z najstarszych wiszących mostów w Stanach Zjednoczonych, jest ikoną Nowego Jorku. Ten monumentalny most z jego gotyckimi wieżami i stalowymi kablami łączy Manhattan z Brooklynem od 1883 roku. Spacer po jego drewnianym chodniku oferuje niesamowite widoki na Manhattan i East River. To idealne miejsce na robienie zdjęć na tle wieżowców Manhattanu. Ponadto można tu okazyjnie kupić pamiątki. Przy okazji możemy przejść na drugą stronę, czyli do dzielnicy Brooklyn i na tak zwane Dumbo. Dumbo, czyli Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Jest to jedna z najmodniejszych dzielnic Brooklynu. Znajdują się tutaj różne unikalne sklepy, galerie sztuki i restauracje. Właśnie stąd roztacza się jeden z najbardziej ikonicznych widoków na Manhattan, z mostem Manhattan Bridge w tle, czyli właśnie to miejsce. Pod mostem można na zdjęciu uchwycić m.in. Empire State Building. No więc skoro na Brooklyn przeszliśmy przez Brooklyn Bridge, no to na Manhattan
wróćmy przez Manhattan Bridge. Jest to równie imponująca konstrukcja. Otoczony jest przez kolorowe murale Dumbo po stronie Brooklynu i most ten jest często widywany w filmach i serialach. Jego niebieski kolor i stalowe liny dodają zdecydowanie unikalnego charakteru panoramie miasta. Przez jego środek przejeżdża między innymi metro. Seaport to jedna z najstarszych dzielnic Nowego Jorku. Znajduje się ona na Dolnym Manhattanie w pobliżu Financial District. Teraz jest odnowiona i pełna energii. Znajdują się tutaj klimatyczne kamienice, puby, modne sklepy, a także najstarszy bar morski w mieście – Bridge Cafe. Seaport District to idealne miejsce do spaceru. Można stąd udać się na przykład nad wodę, gdzie można podziwiać widoki na East River, Brooklyn Bridge, a także wejść na jeden z pomostów, gdzie znajdują się restauracje i podziwiać widok na wieżowce dzielnicy finansowej, który teraz widzicie. Następnym przystankiem na naszej liście jest legendarny Madison Square Garden, często nazywany po prostu The Garden. To jedna z najbardziej znanych aren sportowych i koncertowych na świecie. Wielkie gwiazdy muzyki, od Eltona Johna po Taylor Swift, grały na tej scenie. A najważniejsze drużyny NBA i NHL, takie jak New York Knicks i Rangers, rywalizują tu na co dzień. Ogromna arena, której kopuła widoczna jest z daleka, jest jednym z symboli miasta i miejscem, gdzie historia sportu i muzyki jest pisana na co dzień. Następnie udajemy się do Macy's na Herald Square. Jest to największy dom towarowy na świecie, który zajmuje aż całą przecznicę między 34 a 35 ulicą. Macy's to nie tylko miejsce zakupów, ale także integralna część historii i kultury Nowego Jorku. Wewnątrz znajduje się wszystko od najnowszej mody, markowych ubrań, outletów, po wykwintne perfumy i luksusowe meble. Macy's jest również znany z organizowania słynnej Parady Dziękczynienia, która przyciąga miliony widzów, a także wystaw w oknach z okazji na przykład Świąt Bożego Narodzenia, które są prawdziwym dziełem sztuki. Wewnątrz znajdują się także historyczne, drewniane schody ruchome. Znajdujemy się teraz pod Empire State Building. To ikona Nowego Jorku. Budynek, który zdefiniował jego panoramę i wszystkie pocztówki. Wznosi się na wysokość 443 metrów i kiedyś był najwyższym budynkiem na świecie. Z platformy obserwacyjnej na 86 piętrze roztaczają się niesamowite widoki na miasto. Imponujące jest także to, że taki gigant został wybudowany w roku 1931. Następnie zajrzyjmy do wieżowca One Vanderbilt, czyli jednego z najnowszych dodatków do skyline'u Nowego Jorku. Jest to drugi co do wysokości drapacz chmur w mieście i oferuje on niesamowite widoki z obserwatorium Summit One Vanderbilt znajdującym się na jego szczycie. Na naszym kanale znajdziecie cały filmik poświęcony właśnie temu miejscu. Wróćmy teraz do serca Manhattanu, do Rockefeller Center. Ten złożony kompleks składa się z 19 budynków. Tutaj znajduje się słynny Radio City Music Hall czy NBC Studios. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Rockefeller Center jest ślizgawka i złoty posąg Prometeusza, które są centralnym punktem kompleksu. W zimie ślizgawka jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Nowym Jorku, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia gości najbardziej znane na świecie drzewko świąteczne. I oczywiście jest tu Top of the Rock, taras widokowy z niezapomnianymi panoramami na Manhattan. Z trzech tarasów obserwacyjnych roztaczają się tutaj niezapomniane widoki na Central Park, na Empire State Building i resztę Manhattanu. Widać stąd nawet One World Trade Center. To doświadczenie pozwala naprawdę poczuć, jak wielkie jest to miasto.
Taras widokowy na Top of the Rock znajduje się na wysokości 260 metrów i 70 piętra. Jego największą zaletą jest położenie w samym centrum Manhattanu. Na naszym kanale znajdziecie także cały filmik właśnie na ten temat. Przenosimy się teraz do innego majestatycznego symbolu Nowego Jorku, Chrysler Building. To arcydzieło stylu Art Deco i jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na manhattańskim niebie. Ma wysokość 319 metrów i był kiedyś najwyższym budynkiem na świecie, przewyższając nawet Empire State Building, choć tylko na chwilę. Zapraszam teraz do jednej z najbardziej znanych stacji kolejowych na świecie, Grand Central Terminal. Otwarty został w 1913 roku. Na jego suficie znajduje się niebiański fresk, a wszystko tutaj jest pełne detali i historii. Terminal obsługuje około 750 tysięcy pasażerów dziennie, co czyni go jednym z najbardziej ruchliwych dworców kolejowych na świecie. Naprzeciwko Rockefeller Center znajduje się słynna katedra Świętego Patryka. Jest to największa neogotycka świątynia katolicka w USA. Poświęcono ją w 1879 roku i wciąż jest aktywnym kościołem, gospodarzem wielu ślubów i ceremonii. W środku znajdują się piękne witraże, marmurowe ołtarze i organy z ponad 7 tysiącami piszczałek. Katedra ta znana jest także bardzo dobrze fanom filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Następnie przenosimy się do siedziby ONZ, znajdującej się na First Avenue, blisko rzeki. Jest to miejsce, gdzie spotykają się liderzy świata do rozwiązywania najważniejszych problemów globalnych. Znajduje się ono na terytorium międzynarodowym, co czyni go enklawą w sercu Nowego Jorku. W siedzibie ONZ znajduje się również imponująca kolekcja prezentów od państw członkowskich. Wśród flag falujących przed siedzibą natomiast znaleźliśmy też oczywiście flagę Polski. W samej siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku pracuje około 5600 osób. Kolejnym przystankiem jest Flatiron Building, który zyskał swoją nazwę dzięki charakterystycznemu kształtowi przypominającemu żelazko. Ten 22-piętrowy budynek z 1902 roku jest jednym z najstarszych drapaczy chmur w mieście. Zapadający w pamięć kształt sprawia, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów i symboli na manhattańskim krajobrazie. W trakcie naszego pobytu jest otoczony przez rusztowania i najprawdopodobniej odnawiany. Pomimo swojej wiekowej konstrukcji, Flatiron Building nadal pełni funkcję biurowca. Przy okazji jesteśmy na 5 Alei, jednej z najbardziej znanych ulic na świecie. To tutaj mieści się wiele luksusowych butików, takich jak Gucci, Versace, Louis Vuitton i wiele innych, co czyni ją jednym z najdroższych obszarów handlowych na świecie. Piąta Avenue to nie tylko shopping, ale także dom dla wielu niesamowitych atrakcji turystycznych. Przy niej właśnie stoi Empire State Building, Rockefeller Center czy Katedra Świętego Patryka. Jeden ze sklepów muszę szczególnie wyróżnić, także ze względu na swoją sympatię do tej marki. Apple Store na 5 Alei to jeden z najbardziej ikonicznych sklepów na świecie. Budynek znany jest jako szklana kostka, a cały sklep znajduje się pod ziemią. Teraz znajdujemy się w Bryant Park, czyli w zielonej oazie w centrum betonowej dżungli. Ten uroczy park nazywany jest Salonikiem Manhattanu. Jest miejscem spotkań, relaksu i licznych wydarzeń. W zimie zamienia się natomiast w magiczne miejsce z lodowiskiem i świątecznymi straganami. Park znajduje się blisko Rockefeller Center. Na mnie największe wrażenie zrobił kontrast między tym zielonym skwerkiem a ogromem otaczających go drapaczy chmur. Jeżeli jesteście tutaj na dłużej i macie parę godzin wolnego czasu, to zachęcam odwiedzić także Muzeum Historii Naturalnej. To jedno z największych i najbardziej cenionych muzeów tego typu na świecie. Przechowuje tu ponad 32 miliony okazów, a wystawy obejmują wszystko od dinozaurów przez kosmiczne eksploracje, kamienie, po złożone ekosystemy.
słynne z fantastycznej rekonstrukcji dinozaurów, m.in. tyranozaura Rexa. Ogólnie w Nowym Jorku jest mnóstwo ciekawych muzeów. Ja nie jestem wielkim fanem tego typu miejsc, ale Muzeum Historii Naturalnej odwiedziłem z ogromną przyjemnością. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na muzealnej mapie miasta. Teleportujemy się teraz do Highline Park, unikalnego parku stworzonego na nieczynnym odcinku kolejki. Ta nadziemna ścieżka rozciąga się na prawie 2,5 km, oferując przepiękne widoki na okoliczne dzielnice. Po drodze mijamy designerskie budynki, a kończymy w kompleksie Hudson Yards. Zapraszam na nasz kanał, gdzie znajdziecie cały filmik poświęcony właśnie Highline'owi. Na końcu Highline Parku znajduje się Hudson Yards. Jest to jeden z najdroższych prywatnych projektów budowlanych w historii Stanów Zjednoczonych, kosztujący około 25 miliardów dolarów. Znajduje się tu wiele nowoczesnych drapaczy chmur i luksusowe centrum handlowe. Na górze jednego z drapaczy znajduje się taras widokowy w trójkątnym kształcie, tak zwany The Edge, oferujący piękny widok na miasto i jako jeden z niewielu na świeżym powietrzu. A w środku kompleksu Hudson Yards znajduje się tak zwany Wesel. Futurystyczna struktura artystyczna. Ta olśniewająca miedziana instalacja ma kształt wielkiego roju pszczół i 2500 stopni, które prowadzą do różnych platform widokowych. Dzieło architekta Thomasa Heatherwicka jest interaktywnym dziełem sztuki. Niestety instalacja zaczęła przyciągać samobójców i po kilku próbach samobójczych pomost został zamknięty i niestety nie można wejść już na jego górę. Blisko wejścia na Highline Park znajduje się także Little Island. Jest to ponad dwuakrowy park publiczny unoszący się nad rzeką Hudson. Jest on wspierany nad wodą przez 132 betonowe kielichy, które tworzą unikalny krajobraz pełen zieleni, tras spacerowych i przestrzeni na występy. Temu miejscu również poświęciliśmy osobny film na naszym kanale. Również w okolicy warto odwiedzić Chelsea Market. Jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc, jeśli chodzi o jedzenie w Nowym Jorku. Znajduje się tu mnóstwo punktów gastronomicznych, oferujących bardzo szeroką gamę kuchni. Budynek kiedyś był fabryką ciastek Nabisco, gdzie powstawały słynne ciasteczka Oreo. Przy okazji polecam spacer po Hudson River Park. Jest to najdłuższy park nad rzeką w całych Stanach Zjednoczonych. Po drodze, poza pięknymi widokami, oferuje on rozmaite atrakcje, takie jak placówki gastronomiczne, trasy rowerowe, boiska sportowe i przystanie dla jachtów. Przy licznych pomostach wychodzących daleko w głąb wody znajdują się po drodze kolejne atrakcje. Różne obszary zielone, a nawet pole golfowe. Wracamy do serca Manhattanu, gdzie znajduje się Times Square, najbardziej rozpoznawalne skrzyżowanie świata, nazwane na cześć New York Timesa. To miejsce tętni życiem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie tu olśniewające billboardy, liczne sklepy, teatry i restauracje. To prawdziwe serce Nowego Jorku, któremu poświęciliśmy cały filmik na naszym kanale. Serdecznie zapraszamy. Times Square to skrzyżowanie Broadway i 7 Alei, a Broadway to serce teatru amerykańskiego. Jest domem dla 41 profesjonalnych teatrów, a wśród granych spektakli znajdują się musicale takie jak Upiór w Operze, The Lion King i wiele innych. Możecie spróbować zapolować na tańsze bilety na jakiś musical w specjalnej budce TKTS znajdującej się na Times Square pod schodami.
A teraz Central Park, rozciągający się na 843 akrach, jest najważniejszym i największym parkiem w Nowym Jorku, ale także symbolem miasta. Otwarty został w 1857 roku. Sam park to mnóstwo atrakcji w jednym. Znajdziecie tutaj m.in. zamek Belvedere Castle, zoo w Central Parku znane z pingwinów z Madagaskaru, czy różne alejki, mostki i jeziorka znane z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Co ciekawe, Central Park był pierwszym parkiem publicznym w Stanach. Jest uwielbiany przez twórców filmowych, ale także przez samych Nowojorczyków, którzy aktywnie biegają, jeżdżą na rowerze i relaksują się w tej ogromnej zielonej oazie w centrum Big Apple. Spacerując po Central Parku, trafiliśmy do jednego z najbardziej uroczych zakątków – Belvedere Castle. Ten malowniczy zamek wzniesiono na Vista Rock, piątym co do wielkości skalistym wzniesieniu w parku, nad jeziorkiem. Belvedere Castle, co w tłumaczeniu z włoskiego oznacza piękny widok, został zaprojektowany w roku 1865. Belvedere Castle to klejnot Central Parku, ale jeden z wielu. Na temat tego pięknego obszaru zielonego można spokojnie nakręcić osobny, bardzo długi materiał. Teraz znajdujemy się na małym zakątku do relaksu w całym centrum miasta. Herald Square po sąsiedzku znajduje się z galerią handlową Macy's. Znajdują się tutaj stoliki i krzesełka, na których można odpocząć i zjeść sobie na przykład lunch. Znajduje się tutaj także znany ruchomy zegar, w skład którego wchodzą ruchome figury, które wybijają godzinę uderzając młotkiem w dzwon. Teraz przenosimy się jeszcze na południe Manhattanu, do The Battery, znanego również jako Battery Park. To kolejne zielone miejsce na mapie Nowego Jorku. Pełne zabytków i pomników, oferuje świetne widoki na Statuę Wolności oraz na World Trade Center. Park zawdzięcza swoją nazwę artylerii, czyli inaczej baterii, dział, które były tu umieszczone w celu obrony miasta. W parku tym zobaczyć można także pomnik Marines, z których jeden z nich tonie. Gdy jest przypływ, figura ta znajduje się pod wodą. Gdy wody jest mniej, można go zobaczyć nad powierzchnią. Z parku The Battery można przejść sobie spacerkiem po klimatycznym chodniku Hudson River Greenway z przepięknymi widokami na One World Trade Center aż do samego Ground Zero. Niedaleko znajduje się jedna z najbardziej znanych rzeźb Nowego Jorku – Byk z Wall Street. Byk z głową uniesioną do góry i rogami skierowanymi naprzód symbolizuje rosnący rynek. Podobno złapanie byka za cojones i zrobienie sobie zdjęcia ma przynieść sukcesy finansowe. Jeżeli chcielibyście zobaczyć Dolny Manhattan z dalszej perspektywy i w dodatku z wody, to polecam rejs promem na Staten Island. Promy odpływają z okolicy parku Battery i rejs jest w pełni darmowy. Na Staten Island znajduje się ponadto centrum handlowe z różnymi outletami. Można tam także pospacerować sobie deptakiem nad wodą, z którego rozpościera się przepiękny widok na oddalony za wodą Manhattan. Ponadto rejs na Staten Island to także całkiem dobry pomysł na zobaczenie Statuły Wolności z bliska, bez wydawania nawet $1. Prom przepływa dosyć blisko i jeżeli nie potrzebujesz znaleźć się pod samą statuą, to jest to całkiem dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Sama statua to dar Francji dla Stanów Zjednoczonych i stoi na Liberty Island od 1886 roku. Kolejnym przystankiem jest Washington Square Park,
znany z charakterystycznego marmurowego łuku, który był zbudowany w 1889 roku pierwotnie z drewna, aby uczcić setną rocznicę inauguracji George'a Washingtona. Jest to również bardzo dobry punkt startowy na spacer po 5 Alei. Zapraszamy na osobny filmik na temat łuku na naszym kanale. Znajdujemy się teraz na pokładzie lotniskowca USS Intrepid, który po zasłużonej emeryturze pełni teraz rolę muzeum. Ten okręt służył w United States Navy od 1943 do 1974 roku, uczestnicząc m.in. w II wojnie światowej i w wojnie w Wietnamie. Na jego pokładzie można zobaczyć samoloty, śmigłowce, a także prom kosmiczny Enterprise. To miejsce, które fascynuje zarówno miłośników historii, jak i technologii. Warto także odwiedzić zoo na Bronxie, będące największym miejskim zoo w Stanach Zjednoczonych. My byliśmy tutaj w marcu, kiedy większość wybiegów zewnętrznych była niestety po prostu pozamykana. Warto się tu udać w środę, ponieważ wtedy wejście jest za wolne datki, czyli za ile chcemy, po wcześniejszej rezerwacji biletu przez internet. Metrem dojechać można także do Coney Island. Jest to słynny półwysep na południowym krańcu Brooklynu, znany z pięknej piaszczystej plaży, historycznego parku rozrywki i oceanarium. Odbywa się tutaj także słynny konkurs jedzenia hot dogów, co roku 4 lipca. Coney Island to miejsce, gdzie możesz doświadczyć prawdziwej nowojorskiej zabawy letniej i kontaktu z wodą oceanu. Widzimy teraz centrum finansowego świata, giełdę na Wall Street. Nowojorska giełda papierów wartościowych to największa giełda na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej jej notowanych spółek. 6 marmurowych kolumn budynku Nysse symbolizuje stabilność. Jeszcze odwiedzamy okolice Mostu Bruklińskiego i udajemy się do Centrum Sądownictwa Nowego Jorku. Budynek Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork, zlokalizowany na Folly Square na Manhattanie, to imponujący neoklasycystyczny budynek, który często pojawia się w filmach i serialach. Okoliczne placówki sądownicze tworzą tzw. Central Street Court District. Budynek City Hall, również w okolicach Brooklyn Bridge, został ukończony w 1812 roku i od tego czasu służy jako miejsce pracy dla burmistrza Nowego Jorku i miejsce spotkań Rady Miasta. Jest jednym z najstarszych ratuszy wciąż pełniących swoją funkcję w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu tutaj warto także obserwować bacznie ulice miasta, gdzie kochający motoryzację mają szansę doświadczyć prawdziwego amerykańskiego stylu. W Nowym Jorku można zobaczyć wiele klasycznych amerykańskich samochodów, które są rzadkością w Europie. Od potężnych pick-upów i SUV-ów, aż po luksusowe limuzyny. Ulice Nowego Jorku są prawdziwym rajem dla miłośników czterech kółek. A teraz udajemy się w podziemną podróż po jednym z największych systemów metra na świecie, metrze nowojorskim. Metro, które obsługuje aż 5,6 miliona pasażerów dziennie, jest siłą napędową tego miasta, która nigdy nie śpi. Otwarto je w 1904 roku i posiada 472 stacje i 36 linii. Czyni je to jednym z najbardziej rozbudowanych systemów metra na świecie. Powoli zbliżamy się już do końca naszej niezwykłej podróży przez jedno z najbardziej ekscytujących miast na świecie – Nowy Jork. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut odwiedziliśmy razem aż 48 niesamowitych miejsc, od historycznych budowli, przez zielone parki, aż po pulsujące życiem ulice, pełne unikalnej kultury i charakteru. Każde z wymienionych miejsc odwiedziłem osobiście, abyście mogli doświadczyć ich atmosfery tak, jak ja to zrobiłem. Stworzyłem ten filmik dla każdego, kto planuje podróż do tego niesamowitego miasta
ale także dla tych z Was, którzy tak jak ja, są zakochani w Nowym Jorku i chcą go poznać jeszcze bliżej. Pomimo, że 48 to imponująca liczba. To jest to jedynie ułamek tego, co Nowy Jork ma do zaoferowania. Miasto to tętni życiem na tyle intensywnie, że jedno życie mogłoby nie wystarczyć, aby zwiedzić i doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania. Dziękuję Wam bardzo, że dołączyliście do mnie w tej podróży. Będę wdzięczny za każdy komentarz. Napiszcie, jak się Wam podoba Nowy Jork, czy już tutaj byliście i czy dodalibyście jakieś inne miejsca do tej listy. Jeżeli film się Wam spodobał, to proszę także o łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi moimi filmami. Do usłyszenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Cześć!